Szanowni Państwo, jest dla nas jasne, że koronawirus i ta epidemia, która się rozwija, może stać się bardzo groźna. Według Światowej Organizacji Zdrowia może się to stać też globalną pandemią. Chorobą, która rozprzestrzenia się szybko, mutuje szybko, rozprzestrzenia się na wszystkie kraje i na bardzo duże liczby osób w poszczególnych krajach i regionach. Dlatego trzeba działać szybko, dlatego trzeba działać z pewnym wyprzedzeniem tam, gdzie tylko się da. Ja wczoraj brałem udział w wideokonferencji, spotkaniu Rady Europejskiej ze wszystkimi premierami, prezydentami Unii Europejskiej. Widać wyraźnie, że Polska stosuje dobrą, bardzo dobrą strategię. Staramy się wyprzedzać pewne działania, które są później powielane przez innych. Wdrożyliśmy kontrole sanitarne na granicach, o których wczoraj mówiłem i które zostały podchwycone jako mechanizm do wdrożenia w wielu innych krajach. A więc te działania prewencyjne, na które się zdecydowaliśmy, zostały określone jako słuszne. Burzy nie da się przewidzieć, ale można starać się budować dobre schronienie, można starać się przed nią ochronić. I dzisiaj widzimy sytuację u naszych bezpośrednich sąsiadów i troszeczkę dalszych w bardzo dużych państwach Unii Europejskiej, sytuację we Włoszech, która jest niezwykle ciężka. Całe Włochy zostały niejako zamknięte, wszystkie instytucje, ale również u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech. Ponad 1500 przypadków, w Francji ponad 1500 przypadków, bardzo szybkie przyrosty również w Hiszpanii, także ponad 1500 przypadków koronawirusa. To oznacza, że w tych krajach koronawirus już prawdopodobnie rozprzestrzenił się na bardzo wiele obszarów całego terytorium tych krajów. My w Rzeczpospolitej mamy dzisiaj 25, prawdopodobnie 26 przypadek zarejestrowany. Ale chcemy spowolnić maksymalnie możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego też do opanowania tej sytuacji, do łagodnego przebiegu, bo jesteśmy niestety przekonani, o tym mówią nam eksperci, o tym mówią nam epidemiolodzy, że wirus będzie się rozprzestrzeniał. Potrzebne są zdeterminowane działania. Takie, które doprowadzą do z jednej strony zmiany nawyków, takich nawyków też kulturowych, jak witanie się, podawanie ręki. Bardzo często do tego dochodzi w naszym życiu codziennym, ale jednak specjaliści od chorób zakaźnych mówią nam, że to są zachowania niewłaściwe. Powinniśmy się ich wystrzegać. Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich. Takimi skupiskami ludzkimi są również placówki oświatowe. Dlatego na spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na 2 tygodnie od poniedziałku, ale już od jutra, za chwilę szczegóły wyjaśni pan minister Piątkowski, już od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego. Jednak ze względu na to, że zwłaszcza niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek, czwartek i w piątek placówki będą otwarte i w klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci po to, żeby umożliwić logistykę, umożliwić od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi tam, gdzie zgodnie z prawem ta opieka jest konieczna. Dlatego właśnie w porozumieniu z ekspertami i obserwując przebieg choroby, korzystając z doświadczeń innych państw, chcemy znowu działać szybciej, bo w odniesieniu do bardzo wielu zachowań, bardzo wielu decyzji, podjęliśmy je przed innymi i wczoraj
Bardzo wyraźnie to było widać podczas dyskusji na Radzie Europejskiej, że inni zaczynają podejmować bardzo podobne decyzje. Dla naszych dzieci najlepsze wyjście dzisiaj to jest niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci są nośnikami, mogą po prostu w bardzo łatwy sposób przenosić, zakażać, zarażać innych. To jest zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ dzieci mogą w sposób nieświadomy oczywiście zarazić swoich dziadków, babcie i to jest dla nich bardzo niebezpieczne, bo o ile wiemy, że dzieci przechodzą chorobę, zapadają na nią rzadko, ale jeżeli już zapadną, to przechodzą ją w sposób stosunkowo łagodny, choć i tam zdarzają się perturbacje. Niestety, bo dzisiaj już wiemy o tym również, że w innych krajach takie przypadki wystąpiły, to jednak one przenoszą chorobę i mogą zarazić nasze babcie, naszych dziadków i może to się stać bardzo niebezpieczne. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, wirus testuje naszą odporność fizyczną, ale wirus testuje też naszą odporność psychiczną. My widzimy, że w innych krajach wirus rozprzestrzenia się niezwykle ciężko, niezwykle szybko, że są bardzo trudne, bardzo ciężkie przypadki. Kilkaset zgonów we Włoszech, rosnąca liczba zgonów w Hiszpanii i we Francji. Niech zatem dzisiaj ten rozsądek idzie w parze ze zdrowiem. W końcu mówimy właśnie zdrowy rozsądek. Ten zdrowy rozsądek nakazuje dzisiaj, żeby w okresie inkubacji, w okresie wylęgania się kolejnych wirusów, zmniejszyć prawdopodobieństwo ich proliferacji, ich rozprzestrzeniania się na cały kraj w maksymalnie możliwy sposób. Takim sposobem jest właśnie to, ten nasz główny komunikat dzisiaj, czyli zamknięcie placówek oświatowych na 2 tygodnie od poniedziałku, ale już od jutra prosimy, żeby ci wszyscy, którzy mogą powstrzymać się od posyłania dzieci do szkoły, zwłaszcza w szkołach średnich, gdzie mamy już młodzież, która świetnie sobie przecież sama ze sobą poradzi, to chcemy, żeby te szkoły były zamknięte właśnie dla celów bezpieczeństwa zdrowotnego. Także zgodnie z przepisami nowej specjalnej ustawy, która weszła w życie w oparciu o bardzo szeroki konsensus polityczny, zdecydowaliśmy się zamknąć placówki kultury, muzea, ale także kina. O tym będzie mówił w szczegółach pan premier Gliński. Również zamykamy placówki szkoły wyższe. O tym będzie mówił pan premier Gowin. Rząd musi działać natychmiast i dlatego podejmujemy te działania przed innymi po to, żeby nasza służba zdrowia, nasz system służby zdrowia był w odpowiedni sposób dostosowany, przygotowany na przyjęcie większej liczby przypadków koronawirusa. Widzimy, co dzieje się we Włoszech. Tam system służby zdrowia jest dzisiaj w bardzo poważnych tarapatach. I dzieje się tak dlatego, że przyrost chorych był bardzo gwałtowny, jest bardzo gwałtowny cały czas. Stąd też między innymi bardzo duża liczba zgonów. Izolacja chorych, a również kwarantanna tych, którzy mogą zachorować i którzy podlegają tym procedurom, jest niezwykle ważnym elementem całego systemu zachowania, minimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, jesteśmy w stanie bardzo szczególnym, bardzo specjalnym. Niektóre państwa, niektóre regiony po prostu się zamykają. Jest takie pojęcie shutdown. Po prostu zamykają swoje instytucje, ograniczają dostęp do wszelkich instytucji, do placówek oświatowych i wszelkich innych. My reagujemy szybciej od innych po to, żeby minimalizować skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa po całej Polsce. Dzisiaj najważniejszym w Polsce słowem musi być odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest kluczowa. Jesteśmy odpowiedzialni, wnuki za dziadków, rodzice, za dzieci. My jesteśmy odpowiedzialni za całe państwo, za całe społeczeństwo. Najlepsze metody walki z tą
jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia, prawdopodobnie pandemią globalną, to jest właśnie pewne odosobnienie, izolacja, kwarantanna, zakaz skupisk, zakaz dużych skupisk ludzkich, zakaz spotykania się na bardzo dużych imprezach i dużych spotkaniach różnego rodzaju. A więc musimy dzisiaj, zdając sobie sprawę z tego, że będzie to prowadziło do pewnego zakłócenia, do znacznego zakłócenia normalnego życia społecznego, normalnego życia również gospodarczego. W tym przypadku dotknie to oświaty, dotknie to kultury, dotknie szkolnictwa wyższego. Jednak jesteśmy przekonani, zbierając doświadczenia od innych, konsultując się również z innymi państwami Unii Europejskiej, a także z ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia i jej agendy europejskiej, że nasze działania są słuszne i we właściwym czasie. Wyprzedzamy te działania, które inni proponują i wdrażają po nas. Wszystko po to, żeby ten zdrowy rozsądek tutaj zapanował i żebyśmy ograniczali rozprzestrzenianie się koronawirusa, a wraz z jego pojawianiem się w różnych miejscach w kraju, żeby służba zdrowia była we właściwy sposób przygotowana na minimalizowanie jego skutków. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę bardzo o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego. Szanowni państwo, na dzień dzisiejszy, tak jak pan premier powiedział, mamy 25 osób, które mają potwierdzone zakażenie koronawirusem. Bruce Aylward, który był koordynatorem Światowej Organizacji Zdrowia w Wuhan, który nadzorował proces kwarantanny, proces organizacji w Wuhan ze strony WHO, powiedział, że żadne działania administracyjne nie są w stanie skutecznie powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa. Powiedział, że największą lekcją z Chin, jaką WHO odebrało, jest to, jak działało społeczeństwo. Że bez odpowiedzialnego społeczeństwa, bez poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, ale też poczucia odpowiedzialności za zdrowie naszych najbliższych, naszych sąsiadów i wszystkim, z którymi się stykamy, administracyjne dekrety, czy zakazy, czy nakazy nie są w stanie powstrzymać epidemii. Stąd ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy, jak pan premier powiedział, będą teraz przez 14 dni nie chodzili do szkoły, nie chodzili na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, na spotkania towarzyskie, do restauracji. Szanowni państwo, to jest czas kwarantanny właściwie naszego społeczeństwa. To jest czas, kiedy powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych. W związku z tym gorący apel o odpowiedzialność, o to, żebyśmy poważnie potraktowali to ryzyko. Bo nawet jak my jesteśmy młodzi, nie grozi nam, statystycznie rzecz biorąc oczywiście, poważne konsekwencje, to możemy być przyczyną poważnych stanów, nawet śmierci u osób, które są stare, które mają obniżoną odporność, które są chore na wiele chorób. Bądźmy odpowiedzialni i postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu. Natomiast w sytuacjach, w których nie jesteśmy pewni, co zrobić, kontaktujmy się z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, spójrzmy na stronę Ministerstwa Zdrowia czy ze służbami sanitarnymi. Reagujmy tak, jak te procedury mówią, jak mówią nam eksperci i wtedy mamy szansę, żeby ten system, który mamy, który budujemy, który przygotowujemy na nadejście tego wirusa, zadziałał i pozwolił leczyć chorych, którzy tego potrzebują. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. O szczegółach zawieszenia działalności szkół od jutra, czyli od 12 marca w czwartek do 25 marca w środę, powie w szczegółach pan minister Dariusz Piątkowski. Szanowni państwo, tak jak wspominał pan premier,
podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działań dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach. Jest to uzgodnione przede wszystkim z ministrem zdrowia, bo przecież minister edukacji nie jest specjalistą w zakresie leczenia chorób i uznaliśmy, że to jest ten moment, w którym tego typu decyzja powinna już zapaść. To dlatego między innymi wprowadziliśmy przepisy do specustawy, które pozwalają ministrowi w takich szczególnych okolicznościach podjąć decyzję o zawieszeniu czy zakończeniu zajęć bądź innej organizacji roku szkolnego. Tak jak pan premier mówił, w zarządzeniu, w rozporządzeniu wyraźnie wskazujemy, że od dnia jutrzejszego zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To oznacza, że młodzież przestaje chodzić do szkoły, ponieważ zdajemy jednak sobie sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych, tych z przedszkoli i początku szkoły podstawowej, trudno jest z dnia na dzień znaleźć opiekę na dłuższy czas. Proponujemy, aby w przypadku przedszkoli, szkół podstawowych, szkoły nadal pełniły swoją funkcję opiekuńczą. Więc w tych szczególnych wypadkach, ale to podkreślę jeszcze raz, o czym była tu mowa, w szczególnych wypadkach, gdy rzeczywiście rodzice, opiekunowie nie będą w stanie zapewnić opieki swoim malutkim dzieciom, wówczas mogą je wysłać do szkoły lub przedszkola, gdzie nauczyciele zapewnią im opiekę, natomiast nie będą prowadzili takich standardowych zajęć wychowawczych. Jest kilka rodzajów placówek, których to ograniczenie nie będzie obejmowało. Uzgodniliśmy, że w przypadku przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej organizowanych zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w szkołach funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych tego typu zarządzenie nie będzie obowiązywało. Natomiast przytłaczająca większość szkół od piątku zawiesza działalność dydaktyczno-wychowawczą i tak jak pan premier wspominał, od poniedziałku 16 marca wszystkie szkoły, łącznie z szkołami podstawowymi, ale także placówki przedszkolne przestają przyjmować dzieci, przestają sprawować nad nimi opiekę. Głównym celem tej decyzji, o czym mówił pan minister Szumowski, jest ograniczenie ewentualnego przenoszenia wirusa. To jest populacja kilku milionów młodych ludzi, którzy mają kontakty z kolejnymi milionami osób. Zwłaszcza jest to niebezpieczne w przypadku osób starszych, a przecież dziadkowie, babcie często mają kontakt ze swoimi wnukami. Ta decyzja jest także ostrzeżeniem, aby w najbliższym czasie unikać takich kontaktów tych najmłodszych z osobami starszymi, bo jest to grupa szczególnego ryzyka. Ta decyzja o 14 dniach zawieszania zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie wpływa w żaden sposób na razie na terminarz obecnego roku szkolnego, terminarz przeprowadzania egzaminów. Kontaktowaliśmy się z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Na razie tego typu decyzja nie niesie za sobą dalszych skutków mówiących o innej organizacji roku szkolnego. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, w uzgodnieniu z panem ministrem zdrowia, z inspekcją sanitarną, będziemy ewentualnie podejmowali dalsze decyzje w tej kwestii. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu minister rodziny, pracy i polityki społecznej, panią Marlenę Maląg. Szanowni Państwo, odpowiedzialność za zdrowie i życie Polek i Polaków jest dla nas najważniejsza i decyzje są podejmowane właśnie w trosce o bezpieczeństwo. W związku z tym została też dzisiaj podjęta decyzja o zamknięciu żłobków i klubów dziecięcych, czyli opieki nad dziećmi do lat 3. Również od poniedziałku będą zamknięte te placówki, natomiast jeżeli zostaną podjęte decyzje, także mogą być one zamknięte już od dnia jutrzejszego. Ale Szanowni Państwo,
Państwo zadbaliśmy przede wszystkim o to, aby rodzice mogli zaopiekować się swoimi dziećmi. Specustawa, która została wprowadzona, wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, zasiłek opiekuńczy do dzieci dla lat 8. I tutaj nie wymagane jest zwolnienie lekarskie, wymagane jest złożenie oświadczenia u swojego pracodawcy. Taki wzór oświadczenia znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił infolinię 22 560 16 00, która będzie udzielała szczegółowych informacji. Ale co jest ważne? Przede wszystkim zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie, jak i tacie. Oczywiście rodzice będą podejmowali decyzję, kto z tego zasiłku skorzysta, ponieważ jednej osobie ten zasiłek będzie wypłacany. I bardzo ważna informacja, zasiłek ten będzie wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc z budżetu państwa. Poza tym również zostało wprowadzone rozwiązanie zdalnej pracy. Zdalna praca też umożliwi podjęcie rodzicom decyzji, czy skorzysta z zasiłku opiekuńczego, czy ewentualnie zdalnej pracy. Cały czas monitorujemy sytuację, jeżeli będą potrzebne kolejne rozwiązania, będą one wprowadzane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani minister. Proszę o zabranie głosu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Jarosława Gowina. Szanowni Państwo, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach w terminie od 12 marca do 25 marca. Chcę podkreślić, że zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni. Normalnie powinny funkcjonować administracje uczelni, normalnie powinny być prowadzone badania naukowe, a władze uczelni zobowiązane są do tego, żeby w możliwie jak najszerszym zakresie umożliwić studentom odbywanie zajęć online. Chcę też podkreślić, że utrzymane w mocy normalnie powinny przebiegać procedury wyboru nowych władz uczelni. Nie widzimy także potrzeby do tego, żeby zmieniać w tym momencie terminy rekrutacji. Chcę podkreślić, że analogiczne decyzje w odniesieniu do podległych sobie uczelni podjęli minister zdrowia i minister kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Piotra Glińskiego. Szanowni Państwo, tak jak już to było powiedziane, rząd zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury, teatrów, oper, filharmonii, a także muzeów, a także kin i sieci kinowych oraz uczelni i szkół artystycznych wszystkich szczebli, tak jak mówił o tym pan wicepremier Gowin. Od jutra wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze, który dotyczy gromadzenia się dużych ilości osób. Bo oczywiście jakaś praca naukowa w muzeach może być kontynuowana, bo to nie stwarza zagrożeń związanych z podstawową sytuacją w tej chwili, z jaką się mierzymy. Sytuacja jest bardzo poważna, ale nie jest tragiczna. Ja bym chciał się odnieść do takiego pojęcia dezintegracji pozytywnej. Każdy kryzys może przynosić także i optymizm, i dobre strony. Stąd te nasze apele do wspólnotowości Polaków i do odpowiedzialności, ja bym powiedział takiej dzielności także. Jako przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego także chciałbym zaapelować do wszystkich organizacji pozarządowych, do wszystkich obywateli, którzy od lat działają społecznie, którzy są takimi obywatelami przez duże O, żeby oni także szczególnie myśleli o tej odpowiedzialności i dzielności. I także jako minister odpowiedzialny za kulturę chciałem jedną kwestię dotyczącą takiej antropologii kulturowej powiedzieć, a mianowicie, tak jak mówił pan premier, nasze zachowania codzienne muszą się zmienić. Na przykład podawanie ręki, no piękny gest w wielu kulturach, także w polskiej kulturze bardzo istotny i ważny. Zamieniamy podawanie ręki na podawanie łokcia. Panie ministrze, można? W ten sposób. Nie witamy się w ten sposób, witamy się w ten sposób. Dziękuję bardzo.